Łukasz i Paweł Golcowie mają pracowity grudzień, świętowanie z rodziną muszą znaleźć czas. Golcowie spędzają święta po beskidzku. Łukasz i Paweł Golec mają pełne ręce roboty w grudniu. Od początku miesiąca zespół braci zapraszany jest na liczne koncerty kolęd w ludowym klimacie. Koncerty świąteczne i produkcje telewizyjne są bardzo absorbujące. Zaraz po świętach Golec orkiestra musi przygotować się do imprezy sylwestrowej. Co zatem z bożonarodzeniowymi przygotowaniami? Czy bracia pomagają zorganizować święta w domu? Tak, grudzień zazwyczaj mamy bardzo pracowity. Bierzemy udział w kilku produkcjach telewizyjnych i gramy koncerty świąteczne. Wracamy zaraz przed świętami, więc można powiedzieć, że święta będą chwilą na zaczerpnięcie oddechu przed Sylwestrem, który w tym roku spędzamy w Zakopanem. Ale to nie oznacza, że wymigujemy się od obowiązków domowych, zapewniał Łukasz Golec w rozmowie z Kroniką Beskidzką. Drugi z braci Paweł zapewnia, że pod jego nieobecność w domowej kuchni wiele się dzieje. Powstaje pyszny bigos, a żona i córki pieką pierniki. Gdy jestem w przedświątecznej trasie, dziewczyny, czyli moje dwie córki, Maja i Ania wraz z małżonką Kasią pieką pierniczki. Tak, żeby zdążyły odleżeć. Przygotowują też bigos, który musi odpocząć przez 2 tygodnie. A najlepiej, jak się jeszcze przemrozi, relacjonuje Paweł Golec, co dzieje się w jego domu przed świętami. Paweł nie wymiguje się od pracy, gdy wraca z trasy, to z przyjemnością pomaga rodzinie. Do jego zadań należy zakup choinki, dekorowanie domu na zewnątrz oraz wiele innych domowych obowiązków. Nie wiadomo, co artysta przez to rozumie, ale mamy nadzieję, że chodzi na przykład o to, by wszyscy znaleźli prezenty pod choinką. Z kolei Łukasz Golec z synami w wigilijny poranek odwiedza sąsiadów, bo chce, by każdy z nich miał szczęśliwy rok. Ruszam po znajomych zakolędować, czyli złożyć życzenia świąteczne. Bo według beskidzkiej tradycji w wigilii rano najlepiej niech dom odwiedzi młody chłopak z połaźniczką i z życzeniami. To pewnik, że w nadchodzącym roku będzie się darzyło. Śmieje się Łukasz w rozmowie z Kroniką Beskidzką.